Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A kolejnym gościem poranka 7-9 jest pan dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry. Mamy chyba problemy techniczne z połączeniem. Koledzy będą zatem próbować się połączyć z doktorem Szewko. Czy pan doktor nas słyszy? O, słyszy. Pan doktor nas słyszy. Ja też już słyszę. W takim razie cieszę się, że się słyszymy. Raz jeszcze witam. Panie doktorze, sytuacja w Afganistanie jest tak dynamiczna, że trochę obawiam się, że już w momencie naszej rozmowy ta rozmowa będzie nieaktualna, ale spróbujmy uporządkować fakty. Otóż w weekend, właściwie wczoraj, talibowie wkroczyli do Kabulu. Prezydent Afganistanu uciekł z kraju. Władze przejmują talibowie, zajęli już między innymi telewizję, ale nie tylko. Widzieliśmy ich w Pałacu Prezydenckim. Stany Zjednoczone, państwa zachodnie ewakuują swoich dyplomatów, swoje ambasady, swoich obywateli. I teraz pytanie na początku trochę o przeszłość. Czy dało się to wszystko, panie doktorze, pana zdaniem przewidzieć? Bo teraz w mediach przypominane są wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który zapewniał, że armia afgańska liczy 300 tysięcy, że jest świetnie wyszkolona, że talibowie są słabi, że nie zajmą Kabulu i nie przejmą władzy. Tymczasem, no właściwie to mieliśmy blitzkrieg, jeśli chodzi o talibów, a armia afgańska uciekała w popłochu. No tak, dlatego, ponieważ po pierwsze ta armia była być może liczna, ale była bardzo źle dowodzona i nie miała żadnej motywacji, żeby walczyć. To jest armia, która całą swój sprzęt i praktycznie przekazała talibom, poddawała się masowo w kolejnych lokalizacjach. I nic dziwnego, ponieważ te elity polityczne, które zostały ustanowione przez okupację amerykańską, które zresztą uciekły razem z wielkimi środkami, które rzekomo były wywożone dolary ciężarówkami nawet z Kabulu, to byli ludzie, w imieniu których ci żołnierze młodzi mieli walczyć i ginąć. Z drugiej strony mieli Taliban, który był siłą lokalną, nieokupacyjną i co więcej, taki, który wyjątkowo, jakby można powiedzieć, szlachetnie postępował na przykład z jeńcami afgańskiej armii, ponieważ za wyjątkiem, oczywiście było bardzo wiele przykładów, kiedy nie, ale w większości przypadków uwalniał tych żołnierzy, nawet potrafił płacić im za bilety autobusowe, żeby wrócili do swoich domów, jeżeli złożą broń. W związku z tym mieli z jednej strony skorumpowany skrajnie rząd, który watażków, którzy kiedyś zostali przez Taliban obaleni, którzy jak gdyby odtworzyli te swoje udzielne mafijne księstwa w nowym, sponsorowanym przez Stany Zjednoczone Afganistanie, no z drugiej strony mieli powstańców, którzy byli przecież, którzy cieszyli się ogromną popularnością społeczną, bo pamiętajmy, że Taliban nie jest ani żadną siłą obcą, ani żadnymi najeźdźcami z zewnątrz. To jest po prostu rodzaj ludowego powstania, siły, które co prawda w 1994 roku powstała na terenie Pakistanu, no ale tak czy inaczej bez ogromnego wsparcia społecznego i popularności, szczególnie na prowincjach, poza wielkimi miastami, nie miałaby absolutnie żadnych szans w utworzeniu się i utrzymaniu przez 20 lat i w skutecznej walce z Amerykanami. A panie doktorze, jak pan patrzy na to, co teraz się dzieje w Afganistanie, też z perspektywy Stanów Zjednoczonych i państw zachodnich, bo pojawiają się komentarze bardzo mocne, między innymi, że to jest kompromitacja Stanów Zjednoczonych, że tutaj wywiady absolutnie nie zdały egzaminu. Mówi się też o tym, że Stany Zjednoczone zdradzają swoich sojuszników i ich porzucają. Czy pana zdaniem te komentarze są uprawnione? Czy z całą pewnością Stany Zjednoczone po raz kolejny, bo to nie jest pierwsza przecież inwazja amerykańska na jakiś kraj na Bliskim Wschodzie, przeprowadzają taką inwazję bez jakiegokolwiek pomysłu na to, co zrobić 5 minut po pokonaniu jakiejś lokalnej armii. Tak było, tak mieliśmy w Iraku, tak samo mieliśmy w Afganistanie. Czyli po pokonaniu sił talibów, co w sumie dla amerykańskiej armii nie było problemem, w 2001 roku, następnie ustanowiono po prostu rząd z tych ludzi, którzy pozostawali do dyspozycji, czyli tych, których już raz społeczeństwo afgańskie odrzuciło. Zresztą ta ekipa, która wtedy rządziła, sama odeszła ze względu na to, że uznano wtedy Afganistan za najbardziej skorumpowany kraj świata. I teraz z jednej strony mieliśmy amerykańskie siły, które wspierały ludzi, którzy byli odrzucani przez społeczeństwo afgańskie, którzy stworzyli klasycznie mafijno-korupcyjny system, absolutnie nie mający nic wspólnego z państwem demokratycznym ani jakimikolwiek standardami. Z drugiej strony mieliśmy no, Taliban, który powiedzmy przede wszystkim wprowadzał coś, co się nazywało natychmiastową sprawiedliwością, czyli system natychmiastowego karania właśnie bandytów, złodziei,
ludzi, którzy są skorumpowani, zgodnie zresztą z regułami szariatu, który każdy Afgańczyk zna, bo przecież w tym systemie religijno-moralno-politycznym wszyscy Afgańczycy są w jakimś stopniu wychowywani, jedni bardziej, drudzy też mniej. W związku z tym to jest jak gdyby jeden element, czyli wiadomo było od początku, że błąd był systemowy. Zresztą podobnie w Iraku, no wystarczyło, że Obama wycofał wojska amerykańskie i chwilę później mieliśmy państwo islamskie i wojska państwa islamskiego okrążające Bagdad, więc to nie jest pierwsza taka sytuacja. Drugi element dotyczy już samego wycofania się Amerykanów. W momencie, kiedy Amerykanie zgodzili się na utworzenie ambasady talibanów w Doha i rozpoczęli rozmowy na temat wycofania się, to nie było wątpliwości, że to jest kwestia, że wtedy uznali już, że przegrali wojnę, albo inaczej, że nie są w stanie tej wojny wygrać, ponieważ jest to konflikt asymetryczny z powstańcami. W związku z tym poza jakąś masową eksterminacją ludności cywilnej nie było żadnego sposobu, żeby w sensie wojskowym ten konflikt wygrać. W mediach społecznościowych pojawiły się nawiązania do Saigonu i wojny z Wietnamem, właśnie jeśli chodzi o ewakuację Stanów Zjednoczonych czy ambasady Stanów Zjednoczonych, ale panie doktorze, chciałem jeszcze zapytać o przyszłość. Co pana zdaniem teraz nastąpi? Pytam też o rządy talibów, bo z jednej strony talibowie na przykład stanęli pod Kabulem, powiedzieli, że nie wchodzą do miasta i czekają na pokojowe przekazanie władzy. To faktycznie nastąpiło. Mieliśmy odezwy, w których między innymi mogliśmy przeczytać o tym, że talibowie przychodzą w pokoju, że kobiety będą mogły pracować i się uczyć. No ale z drugiej strony oczywiście jest część mieszkańców, która talibom nie wierzy, która chce uciekać, czy to do państw ościennych, czy do państw zachodnich. Jakich rządów talibów pan się spodziewa? Czy to być może jest maska, czy być może nowa twarz talibów, biorąc pod uwagę też upływ czasu? Innymi słowy, jakich rządów, jakiego Afganistanu pan się spodziewa? Ja się spodziewam, że rzeczywiście zostanie utworzony Islamski Emirat Afganistanu, że prawo, które tam będzie obowiązywało, będzie prawem nieco bardziej ostrym i okrutnym niż na przykład do niedawna jeszcze w Arabii Saudyjskiej. Co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Z drugiej strony Taliban przygotowany jest do rządzenia krajem. Już przestał być tą siłą partyzancką z 1994 roku, a próbuje być i będzie próbował być siłą, która ma prowadzić modelowy wzorzec społeczeństwa islamskiego, taki, który może być później kopiowany w państwach ościennych, oczywiście w domyśle. W związku z tym na przykład Taliban w roku 1994 to był Taliban, który strzelał do szyitów, prawda, mordował Hazarów, zabił zresztą też kilku pracowników irańskiego konsulatu. Taliban w roku 2020-2021 to jest Taliban, który otoczył opieką szyitów przed państwem islamskim, powiedział, że absolutnie nie stanie im się żadna krzywda. W związku z tym tego typu raczej rządów można się spodziewać, czyli będą to rządy zupełnie inne niż poprzednie rządy Talibanu. No ale z drugiej strony też nie wiadomo na ile liderzy Talibanu będą panowali nad wszystkim tym, co się będzie działo w prowincjach, w małych wsiach, w małych miejscowościach, o czym pewnie informacje będą do nas docierały z ogromnym opóźnieniem. Przynajmniej w tej chwili Taliban deklaruje rząd, jak mówią, inkluzyjny, zaproponowali zresztą prezydentowi Ghaniemu, żeby został, żeby wchodził w skład tego nowego rządu jedności narodowej, byśmy powiedzieli. No ale Ghani po tym, kiedy się właśnie zgodził na to, żeby wejść w skład takiego rządu, natychmiast uciekł do Taszkentu i właśnie dlatego na przykład talibowie wkroczyli do stolicy, ponieważ pomimo deklaracji strony rządowej zapanował chaos, zaczęły się rabunki, jakieś bandy zaczęły jeździć uzbrojone po mieście i wtedy Taliban wydał rozkaz swoim wojskom wejścia do miasta, ponieważ strona rządowa nie dotrzymała tej części obietnicy, że utrzyma porządek i że policja będzie na swoich stanowiskach. Sekundę po tym, kiedy uciekł prezydent, zapanował ogromny chaos i oczywiście będą ludzie, którzy będą masowo uciekali, ponieważ nie wierzą Talibanowi i nie wiedzą tak naprawdę, w którym kierunku wyewoluuje ta sytuacja. No my mamy tylko i wyłącznie deklarację Talibanu i ich działania z ostatnich kilku przynajmniej miesięcy, które jakby są konsystentne z tymi deklaracjami. Z drugiej strony zobaczymy, jak będzie wyglądała praktyka rządzenia. No, my też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co innego politycy mówią przed wyborami, a co innego realizują po wyborach. W związku z tym nie wiadomo, wiadomo, że Taliban może nie różnić się również od polityków państw zachodnich. To jeszcze tutaj pytanie na koniec, choć być może trudno prognozować, ale o dwie kwestie, trochę różne od siebie. Z jednej strony chciałem się zapytać, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, albo czy jest pan w stanie
przewidzieć, jak pana zdaniem będą wyglądać, jak będzie wyglądać podejście Talibanu na przykład do kwestii terroryzmu, do Państwa Islamskiego i do innych grup terrorystycznych, a z drugiej strony, czy jakiej się spodziewa pan recepcji międzynarodowej? Innymi słowy, czy spodziewa się pan w perspektywie krótko, bądź być może długofalowej, uznania Talibanu? Dzisiaj ma obradować Organizacja Narodów Zjednoczonych, no ale świat ostatecznie też przecież będzie musiał jakieś zająć stanowisko względem tego, co dzieje się w Afganistanie. Z całą pewnością de facto nawiązano, przecież są państwa, które już praktycznie nawiązały stosunki dyplomatyczne z Talibanem, jak na przykład Katar. Katar ma przecież u siebie ambasadę Talibanu, natomiast wszystkie państwa ościenne już z Talibanem oficjalnie rozmawiały. I Taliban zapewnił sobie życzliwe, wzajemne stosunki na pewno z Rosją, czyli z tymi również swoimi północnymi sąsiadami, którzy są pod wpływem rosyjskim. Na pewno przyjazne stosunki z Iranem. Zresztą to widać, że działa, ponieważ na życzenie Iranu zwolniono jednego z liderów państwa afgańskiego i został przewieziony na granicę irańską. Również bardzo życzliwe stosunki z Chinami. Z tego punktu widzenia nie wiem, czy dojdzie do oficjalnego uznawania w tej chwili rządu afgańskiego, bo zapewne państwa sobie dadzą chwilę czasu, żeby przyjrzeć się, co oznaczają nowe rządy Talibanu, ale tutaj tej wrogości na wszystkich granicach nie ma. Wręcz przeciwnie, można uznać, że przynajmniej w sferze deklaratywnej tutaj ten Afganistan będzie jakimś czynnikiem stabilizującym w regionie. No, z drugiej strony zobaczymy, tak? To są rzeczy, o których nie wiemy, bo nie wiemy, jak będzie wyglądała praktyka Talibanu. Również dobrze Taliban może próbować eksportować swoją rewolucję do sąsiednich krajów. No i wtedy ten region znowu zapłonie, ponieważ tak naprawdę na wszystkich granicach mają potencjalnie gigantyczną bazę rekrutacyjną. Jeżeli chodzi o organizacje terrorystyczne, to Państwo Islamskie jest śmiertelnym wrogiem Talibanu i ze wzajemnością, więc Państwo Islamskie będzie na pewno wyjątkowo brutalnie ścigane przez talibów, ponieważ to są organizacje zajmujące, można powiedzieć, tą samą niszę, ale różniące się zasadniczo ideologicznie. Natomiast takie organizacje inne, na przykład jak Al-Kaida, naturalnie w Afganistanie pozostaną jako goście. I co więcej, również będzie pewnie tam się usadawiała ujgurska ETIM, która próbuje wywołać powstanie takich właśnie mujahedinów w Xinjiang, Ujgurów. Ona w tej chwili stacjonuje główne wojska w północnej Syrii, no ale zapewne kiedyś z tej północnej Syrii zostaną wyparci przez armię rządową i będą się gdzieś podziać, więc oni przybyli tutaj z Afganistanu, więc pewnie do Afganistanu wrócą. Czyli z tego punktu widzenia Afganistan na pewno stanie się takim centrum, przynajmniej bezpieczną przystanią, jeżeli nie centrum wypadowym różnych organizacji dżihadu, które będą moim zdaniem w mniejszym stopniu atakowały Zachód i interesy zachodnie, a przynajmniej Europę czy Stany Zjednoczone na ich terenie. Natomiast dużo mogą być niezwykle aktywne przede wszystkim w regionie. No, na przykład w takich państwach jak Arabia Saudyjska właśnie, czy Pakistan, te tereny przygraniczne, czy na przykład Uzbekistan, Tadżykistan. Jeżeli oczywiście talibowie na to zezwolą, jeżeli taką będą mieli agendę polityczną i uznają, że dla ich bezpieczeństwa tego typu działania są niezbędne. Otoczenie się również państwami islamskimi niewrogimi sobie. No na razie w sferze deklaratywnej talibowie absolutnie nie zadeklarowali się, że będą wypraszali jakichś zagranicznych mujahedinów i zapewne będą ich znowu gościli na swoim terenie. Z tego punktu widzenia jest to wielki triumf Al-Kaidy. A my się będziemy przyglądać, jak będzie wyglądać praktyka rządów talibów, bo sytuacja jest niezwykle dynamiczna i pewnie jeszcze nam wiele informacji do skomentowania przyniesie, a o tym, co dzieje się w Afganistanie i w Kabulu, o tym, jakie być może będą rządy talibów, mi i Państwu mówił dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję bardzo za uwagę. 7:09. Twój początek.